Witajcie moi drodzy w najnowszym odcinku wideobloga w Koloradce. To pierwszy odcinek w 2020 roku. Troszkę mnie nie było znowu, były święta, było trochę pracy, trochę odpoczynku, ale wracam i mam nadzieję, że znowu uda mi się w miarę regularnie publikować tutaj filmy. Dzisiaj o takiej produkcji, która jest dosyć nowa, z 2019 roku, film pod tytułem Historia małżeńska, jak sama nazwa wskazuje, jest to film, który opowiada historię pewnego małżeństwa. Zanim zatrzymam się nad tym filmem, to zapraszam Cię, jeżeli jeszcze tego nie uczyniłeś lub nie uczyniłaś, do zasubskrybowania mojego kanału. Film Historia małżeńska. Rozpoczyna się od bardzo poruszającego, bardzo takiego pięknego momentu, gdy dwoje ludzi opowiadają o sobie. O tym, jak bardzo się kochają, jak są dla siebie ważni, jak odkrywają w takich drobnych, różnych momentach codziennego dnia piękno drugiego człowieka. What I love about Nicole, she is a mother who plays, really plays. What I love about Charlie, he loves being a dad, he loves all the things you're supposed to hate, like waking up at night. She knows when to push me and when to leave me alone. He never lets other people keep him from what he wants to do. Dad, you're too far. I know. It's not easy for her to close a cabinet. He's incredibly neat. She's brave. He's brilliant. She's very competitive. Jednak ta atmosfera bardzo szybko się, można by powiedzieć, kończy, ponieważ zaczyna się opowieść o historii rozpadu małżeństwa, rozwodu, jak właśnie Henry to 8-letni syn, jak Nicole i Charlie postanawiają się rozejść, postanawiają od siebie odejść. Charlie and I are getting a divorce, Mom. You can't be friends with him anymore. Dima? Charlie Bird! Mom! Mom? Mom! What? I Nicole przeprowadza się do Los Angeles. W ogóle oni są, historia jest taka, że Charlie jest reżyserem teatralnym, a Nicole jest aktorką, główną aktorką, jego współpracowniczką, która gra w jego teatrze. I gdy oglądałem ten film, to miałem takie poczucie, jego, przecież ci ludzie bardzo się kochają, mają wspaniałego syna. Henry'ego, jak już o tym mówiłem. Mają wspaniałego syna, mają świetną pracę. Czego im w ogóle brakuje? A jednak gdzieś na głębokim poziomie oddalili się od siebie. Nie będę o tych zawiłościach opowiadał, natomiast chcę zwrócić uwagę na kilka takich elementów, które odkrywam jako ziarna dobra, z których możemy skorzystać. Pierwsze ziarno dobra to to, że ten film ukazuje, jak wspaniała i piękna jest ludzka miłość, jak można się w nią zachwycać, jak można nią żyć, ale też druga rzeczywistość to to, jak kruche są ludzkie relacje, jak trzeba o nie dbać, jak trzeba bardzo je pielęgnować, jak bardzo trzeba się o nie troszczyć. I też film ten ukazuje, że ludzi, których najbardziej kochamy, to też jesteśmy w stanie najbardziej zranić. I w drugą stronę, że ludzie, którzy są dla nas ważni, dla nas bliscy, też mogą nas zranić w sposób najbardziej dotkliwy. Film ten ukazuje cierpienie i zagubienie głównych bohaterów. Jest tam taka dosyć mocna, ciekawa, taka poruszająca scena, gdy rozmawiają razem już z prawnikami i robią przerwę. I Charlie zastanawia się nad tym, co wybrać do jedzenia. I Nicole podchodzi i mówi, wybierz sałatkę, ty i taką, doskonale wie, doskonale go zna. A jednocześnie, mimo tej bliskości, właściwie jedno o drugim wie wszystko, to pojawia się między nimi ogromna przepaść. Przepaść, która dla mnie jest jakąś taką tajemnicą, której do końca nie rozumiem. I jakoś z tego filmu trudno mi było wyłapać czy wywnioskować, co tak naprawdę sprawiło, że ci ludzie ze sobą się jakoś nie dogadali. I zastanawiałem się nad tym i jednym z pomysłów, czy jakby takim odpowiedzi na to pytanie jest to, że jednak zabrakło między nimi dobrej komunikacji, że może skupili się na karierze, na tym, że jest im tak dobrze, że nie ma prawa im być trudno, źle, nie rozmawiają o tym, jak się czują, ale żyją w swoim idealnym świecie. I to myślę, że jest taka ważna wskazówka dla ludzi,
którzy budują związki, którzy są w małżeństwach, którzy tworzą relacje przyjaźni, aby ze sobą właśnie rozmawiać, aby nie tylko mówić o tym, co piękne, co wspaniałe, co cudowne, ale także, żeby rozmawiać o tym, co trudne, co jest jakimś cierpieniem, co jest jakimś zranieniem, że to też buduje, a może to przede wszystkim buduje relacje. Od samego początku gdzieś przewija się postać ich syna, 8-letniego Henry'ego, który jest rozdarty między ojcem a matką, między właśnie Nowym Jorkiem a Los Angeles, ponieważ ten teatr, który prowadzi, zapominam teraz jego imienia, Charlie, jest w Nowym Jorku, a Nicole przeprowadza się do Los Angeles, czy wraca właściwie do Los Angeles. I w tym młodym chłopcu pojawia się takie rozdarcie, czyli ja właściwie jestem. I to też nie jest jakoś tak pokazane w sposób dramatyczny jakoś bardzo. Ale można się domyślać, można się jakoś wczuć w to, co ten chłopak przeżywa, co się w tym chłopcu rodzi, jakie cierpienie, jaki ból, jakie zmaganie, którego nie rozumie. Nie wiem, czy Nicole i Charlie byli małżeństwem sakramentalnym. Tam nic na temat chyba Pana Boga nie ma, na temat ślubu kościelnego. Ale tak sobie myślę, że ci, którzy żyją w sakramentalnym związku małżeńskim, to mają ogromny skarb takiego oparcia się na Panu Bogu, na budowaniu na tym fundamencie, którym On jest, skała, na której można się oprzeć, że ten drugi człowiek jest słaby i kruchy i że on nie jest w stanie zapewnić mi pełni szczęścia, ale gdy otwieram się na Boże działanie, otwieram się na Bożą łaskę, jeżeli z drugą osobą się spotykam, modlę, staję się gotowy do przebaczenia, przebaczam drugiej osobie, przyjmuję przebaczenie, proszę o przebaczenie, to wtedy szansa na przetrwanie małżeństwa, na przetrwanie relacji wzrasta niesamowicie. Dla kogo jest to film właściwie? Na pewno dla małżeństw, dla ludzi, którzy tworzą związki, relacje. Myślę, że jest to film dla osób, które pomagają też małżeństwom, dla księży z pewnością, którzy towarzyszą małżeństwom, którzy spowiadają małżonków, którzy mają kontakt z małżeństwami. Myślę też dla tych, którzy na przykład dla narzeczonych, myślę, żeby to był to świetna propozycja na przykład w ramach przygotowania do ślubu, aby sobie ten film obejrzeć, porozmawiać o nim, zastanowić się nad tym, jak między narzeczonymi ta komunikacja wygląda. Życzę, moi drodzy, dobrego seansu. Film jest pięknie zagrany, nie pamiętam, czy dobra muzyka, ale na pewno kreacje aktorskie są świetne. Nie ma tam jakichś pościgów samochodowych, scen walki i jakichś dramatycznych zwrotów akcji, ale film naprawdę porusza emocje, przykuwa uwagę. Z pewnością warto go obejrzeć. Dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku wideobloga w Koloradce. Trzymajcie się, szczęść Boże!